Przygłębia mnie. Przygnębia. Kto lubi płaskie zdjęcia? Ja się pytam. No nikt nie lubi, no. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak nadać zdjęciu przestrzeni, tej wymiarowości. Sposób numer jeden. Bardzo prosty. Mała głębia ostrości lub kompozycja głębinowa. Mała głębia ostrości to zakres ostrości, który jest niewielki na zdjęciu. Tak jak na przykładach, które teraz tutaj widzicie. Chodzi o to, że tylko niewielki fragment na zdjęciu jest w polu ostrości, a rozmyty jest na przykład pierwszy plan lub pierwszy plan i tło. Najczęściej właśnie jest rozmyte tło. I dzięki temu nasze zdjęcie wydaje się bardziej trójwymiarowe, właśnie przestrzenne. Małą głębię ostrości możemy uzyskać poprzez niewielką wartość przysłony, czyli duży otwór w obiektywie. Przysłona oznaczona jest jako literka F, małe f. Im mniejsza liczba, wartość liczbowa po F, tym większy otwór przysłony i tym bardziej możemy rozmyć tło na przykład i uzyskać mniejszą głębię ostrości, a więc w efekcie nadać zdjęciu tej głębi, tej trójwymiarowości. Drugi sposób na uzyskanie większej głębi na zdjęciu to jest ogniskowa. Obiektywy krótkoogniskowe dają duży zakres głębi ostrości, większy niż obiektywy długoogniskowe. Tak więc obiektyw na przykład o wartości 100 mm da większe rozmycie i mniejszą głębię niż obiektyw o wartości na przykład 15 mm. Sposób numer 3. Zbliżyć się aparatem do fotografowanego obiektu, do naszego tematu zdjęcia. Dzięki temu tło, które znajduje się za tym obiektem, będzie bardziej rozmyte i znowu nasze zdjęcie zyska ten efekt wielowymiarowości, takiej przestrzeni. Czwarty sposób. Jeżeli masz ciągle problem, mimo ustawienia na przykład tej niewielkiej wartości przysłony i ciągle to tło nie jest tak fajnie rozmyte, jakbyś sobie tego życzył, to koniecznie trzeba obiekt fotografowany, czyli naszego modela albo właśnie ten temat zdjęcia, odsunąć od tła. Jeżeli odsuniemy go na odpowiednią odległość od tła i oczywiście ostrzyć będziemy na temacie zdjęcia, to wtedy to tło ładniej nam się rozmyje. Łatwiej będzie rozmyć to tło, więc ma to znaczenie przy na przykład obiektywach, które są ciemniejsze, które to F nie zaczyna się od 1.8 na przykład, tylko od 3.2 lub gdzieś tam wyżej. Zapamiętajcie sobie to, bo to jest takie bardzo prosty myk. Naprawdę często nie mamy problemu z tym, żeby ten temat zdjęcia odsunąć od tła, a może właśnie pomóc nam uzyskać i nadać zdjęcie tej głębi. W tym momencie już kończę i żegnam Was taką oto myślą. Mam nadzieję, że to tu dobrze widać. Trzymajcie się i do zobaczenia przy następnym filmie na moim kanale. Pa, pa!